przepis na systematyczność. Każdy z nas jest systematyczny, niezależnie od tego, czy nam się to wydaje, że nie jesteśmy do tego zdolni. Jeżeli popatrzymy na swoje życie, zobaczymy, że w pewnych aspektach naszego życia potrafimy być bardzo systematyczni. Systematyczni, czyli robić coś regularnie, z jakąś tam dokładnością. Potrafimy codziennie rano wstać? Potrafimy. Potrafimy pójść do toalety i trafić w toaletę? Potrafimy, tak? Jest jakaś systematyczność, tylko są różne inputy, które powodują, że my tą systematyczność potrafimy utrzymać. Na przykład za dużo wody żeśmy wypili, albo za długo żeśmy spali, albo za długo żeśmy byli na nogach, albo na przykład potrzebujemy pieniędzy, żeby kupić sobie piwo, więc idziemy do pracy. Mamy systematyczność, chodzimy do pracy. Trzeba znaleźć, każdy z nas powinien po prostu znaleźć swój zestaw parametrów, który na niego działa. Ja przez ostatnie 2 lata testuję różne u siebie metody systematyczności i dzisiaj przedstawię wam tą metodę, która na mnie najbardziej działa. Kiedy patrzę na systematyczność, to myślę o tym, że jest to jakaś zmiana. Jest to seria zmian. Dlaczego jest to seria zmian? Ze względu na to, żeby robić coś systematycznie, muszę to zaplanować w czasie i znaleźć na to czas. Jeżeli mam chodzić na piwo raz w tygodniu, muszę znaleźć czas na to, żeby chodzić na to piwo raz w tygodniu. Muszę to zaplanować. Więc do zmiany podchodzę jako do czegoś, co można zarządzać. Jeżeli coś można już zarządzać, można to ubrać w jakieś ramy i można dużo łatwiej przechodzić z jednego miejsca do drugiego. Ze względu na to, że nie patrzymy na wszystko jako o Boże, muszę zrobić wszystkie prace domowe, tylko patrzymy, dobra, muszę zrobić jedną pracę domową, co muszę zrobić, żeby zrobić tą jedną pracę domową? Co zrobić, żeby wyjść na dwór, żeby pobiegać? Więc przy zmianie bardzo ważna jest sprawa taka, że musimy mieć cel, który chcemy osiągnąć. Musimy wiedzieć, dokąd ten cel zmierza. Musimy mieć plan jego realizacji oraz co zrobić, kiedy nastąpi jakiekolwiek ryzyko, czyli na przykład zaspałem, albo przygotować w tym momencie wymówkę do pracy, albo zaraz jeszcze o tych ryzykach porozmawiamy. No i na końcu najważniejsza rzecz jest review. Review tego wszystkiego, czy to wszystko działa, czy to nam się sprawdza, jeżeli nie, to będziemy to aktualizować. Więc jeżeli popatrzymy na cel, to cel, który musimy sprecyzować, musi być jasny, zrozumiały dla nas, określony w czasie, osiągalny i najlepiej powiązany z jakąś emocją, z jakąkolwiek. Jeżeli mamy powiązany cel z emocją, trochę bardziej do tego będziemy dążyć, ze względu na to, że gdzieś tam wewnętrznie będziemy czuć, że to jest to. Jeżeli kochamy ciastka i nagle powiemy, nie będziemy jeść ciastek, to będzie ciężko, bo to taki break, tak? Jakby zrzucić jakieś zerwanie jakiejś relacji. Więc co to trzeba zrobić? Trzeba dobrze sprecyzować ten goal. To nie może być na przykład, że przez rok będziemy codziennie blogować, bo to jest zbyt ciężkie, w sensie zbyt ogólne. Trzeba powiedzieć, codziennie będę pisał post na swojego bloga przez 365 dni i skończę to taką datą. Mamy dość okej zrobione, tylko teraz trzeba znaleźć emocje. Jeżeli potraficie znaleźć w tym emocje, to jest fajnie. Ja znalazłem w tym emocję taką, że ja chciałem lepiej zacząć pisać, popełniać mniej literówek. To była moja wewnętrzna motywacja, więc to mi pomogło utrzymać tą rzecz. Druga sprawa jest taka, że cel musi tyczyć się mniejszych rzeczy niż całości. 365 dni to jest dużo. Jak popatrzymy na horyzont, to tego nie widać. My musimy widzieć coś przed horyzontem. Jeżeli dojdziemy do tego horyzontu, staniemy przed horyzontem, to w tym momencie możemy widzieć kolejny horyzont z jakimś pomniejszym celem. Czyli jak mamy 365 dni, rozbijmy to na 2 tygodnie, 4 tygodnie, 2 miesiące, pół roku, rok. W tym momencie jesteśmy w stanie osiągać pomniejsze cele i dalej się motywować. I najważniejsza rzecz, to musi się tyczyć jednej rzeczy. Jedna rzecz, jeżeli robimy jakąkolwiek, chcemy wprowadzić w nasze życie systematyczność, czy zarządzać zmianą, robimy to pojedynczo. Nie możemy robić tego, wprowadzać kilka zmian na raz, ze względu na to, że w tym momencie która zmiana będzie ważniejsza od tej poprzedniej. Na przykład nie poszedłem dzisiaj pobiegać, bo musiałem napisać blog posta. W końcu wprowadziłem systematyczność, żeby codziennie pisać blog posta i codziennie biegać. Któreś będzie musiało w którymś momencie wygrać. Więc lepiej się skoncentrować na razie na jednym, a potem, jeżeli już widzimy, że to zaczyna nam wychodzić, skoncentrować się na drugim, na drugiej rzeczy. Kolejna rzecz to jest planowanie i jeżeli podchodzimy do jakiejkolwiek zmiany, do jakiegokolwiek czego, trzeba od razu bukować sobie kalendarz automatycznie. Jeżeli chcemy wprowadzać się codziennie, pisać blog posta, zabukujmy sobie godziny w kalendarzu, kiedy będziemy go pisać. Jeżeli chcemy biegać, zabukujmy sobie godziny, w których będziemy biegać. Dlaczego? Dlatego, żeby w tym momencie cały nasz dzień, jak będziemy strukturyzować wokół tej rzeczy. W sensie, żeby nic nie wrzucić w te godziny, bo jeżeli coś wrzucimy, to tego nie zrobimy. No i tutaj wchodzi tak samo coś takiego, co jest zarządzanie ryzykiem.
Mianowicie, jeżeli macie, załóżmy, jeden slot czasu i się na niego nie zrobicie, nie wyrobicie, a jest szansa, że się nie wyrobicie, na przykład codziennie rano biegać, zaspaliście, to wrzućcie sobie drugi backupowy lub trzeci nawet. Ja miałem bodajże 4 sloty czasowe do pisania postów, tylko z tego względu, że jeżeli mi się jeden nie udał, to potem wiedziałem automatycznie, że mam drugi i nie muszę przestawiać całego swojego dnia, zarządzać całkowicie nowym dniem, tylko już miałem zaplanowane, w jakie godziny mogę coś zrobić. Druga rzecz, oszukujcie. Oszukujcie pod tym względem, że jeżeli oszukujecie, to macie się przygotowywać. Na przykład, co zrobić, kiedy nie będzie wam się chciało pisać posta albo nie macie tematu? Jak możecie siebie oszukać? Co byście potrzebowali? Potrzebowalibyście tematu, który jest wcześniej przygotowany. Zróbcie listę tematów, żeby mieć te tematy przygotowane, żeby móc to napisać. A jeżeli w ogóle wam nie idzie, absolutnie wam nic nie idzie, to co trzeba być przygotowany? Post. Mieć jeden post backupowy po to, żeby to zrobić. Jeżeli chodzicie rano biegać, przygotujcie sobie ciuchy do biegania dzień wcześniej. Jeżeli chcecie iść podczas dnia na siłkę, załóżcie kostium pod ciuchy, tak? Oszukujcie siebie jak tylko się da, żeby tylko wyłącznie osiągnąć to, co chcecie osiągnąć. Bo jeżeli dojdzie do czasu, kiedy musicie coś wykonać, to wasz mózg będzie wam mówił, ty tego nie zrobisz. I będzie miał rację. A jeżeli będzie mieć strój pod sobą, albo się nie wykąpaliście i śmierdzicie jak nie wiadomo co, to się ruszycie po to, żeby wykąpać się pod prysznicem na siłce, tak? Na przykład. I róbcie review. Trzeba robić review. Za każdym razem po jakimś czasie, po miesiącu ustawcie sobie review i czy to działa. Jeżeli nie działa, systematycznie się wam nie wychodzi w tym okresie, zastanówcie się dlaczego i co można wprowadzić, jakie zmiany, inne godziny, może inna rzecz, może nie ma emocji, może tego nie chcemy robić. Jak nie chcemy robić, to po co męczyć się psychicznie i fizycznie nad tym? Nie ma sensu. Zasoby, jedna z najważniejszych rzeczy, a nie potrzebujecie telefonu, jeżeli chcecie robić vloga, nie potrzebujecie telefonu za 4000 zł, tak? Nie potrzebujecie kamery za 4000 zł, nie potrzebujecie domeny, nie potrzebujecie niczego. Minimalny zestaw rzeczy jest potrzebny do rozpoczęcia działania. Jeżeli wy potrzebujecie do rozpoczęcia waszej systematyczności wydania 15 tysięcy złotych, to zmieńcie plan, bo tego nigdy nie zrobicie. No kto wyda 15 tysięcy złotych po to, żeby sprawdzić, że po 2 tygodniach nie chce tego robić? Ręka do góry. Nawet ja. Więc jeżeli potrzebujecie to zrobić, róbcie sobie tak, że będzie to jako nagroda na przykład za osiągnięcie celu. Aktualizacja sprzętu, aktualizacja domeny, aktualizacja bloga. Po prostu róbcie jak najmniejszą, wyjście jak najmniejszą rzecz, żeby potem to powtarzać i to u was zadziała. I ważne, wyluzuj. Trzeba wyluzować. Jeżeli nie jesteście wyluzowani, to jeżeli wam się nie uda i osiągniecie tak zwany cel, znaczy nie zrobicie systematyczności, to polegniecie. A będziecie psychicznie nastawieni, że to jest złe, będziecie się nakręcać. Trzeba wyluzować. Nie udało się? Trudno. Fejle się zdarzają, głowa do tej pory mnie boli, ale od tej pory wiem, że już się nie skaczę, tak, na głośniki. Zrobiłem review, zaktualizowałem swój plan, zaktualizowałem swój cel i zacząłem od nowa. Dzięki temu byłem w stanie pójść dalej. I to jest mój sposób na systematyczność, dzięki temu pisałem przez cały rok blogi. Nie jem chleba, nie jem cukru, nie piję alkoholu, chodzę 5 razy w tygodniu na siłkę. A znajduję czas na naukę raz w tygodniu nowego języka. Wszystko w ten sposób, emocjonalnie. And will you succeed? Yes, you will indeed. 90.75% guaranteed. Dziękuję. Jakieś pytania? Tak. I jaką dużą masz rodzinę? 2. 2 dzieci. Słucham? Nie, spokojnie, na przykład, nie, to bez przesady, no ale godzinę, przerwa lunchowa. Ja wykorzystuję przerwę lunchową do tego, żeby wyjść i poćwiczyć. Po prostu. Mało, ale wystarcza. Systematycznie, tak? 5 razy w tygodniu. To nie jest, tak samo można biegać 5 razy w tygodniu, tak? 0,5 godziny dziennie. Biegałem tak przez 2 miesiące, 0,5 godziny dziennie. Dało radę, w sensie... Tylko 0,5 godziny i trzeba było się trzymać tych 0,5 godziny. Dobra. Jeszcze jakieś pytania? Nie. To dziękuję.